Luiza ma firmę zajmującą się koszeniem trawników. Luiza postanowiła zmierzyć, w jakim tempie zużycie paliwa przez jej kosiarki rośnie razem z powierzchnią skoszonych trawników. W jakich jednostkach Luiza może przedstawić wyniki swoich obliczeń? Jak zwykle zachęcam Cię, wciśnij pauzę i spróbuj najpierw samodzielnie rozwiązać to zadanie. Tutaj mamy pytanie o tempo zużycia, czyli to tempo to będzie jakiś stosunek. No i teraz zużycia paliwa. Do powierzchni skoszonych trawników. No to paliwo zwykle mierzymy podając jego objętość. Jak jedziemy na stację benzynową i kupujemy paliwo, to dystrybutor mierzy nam objętość tego paliwa, które kupujemy. Czyli tutaj będziemy potrzebowali jednostki objętości, bo paliwo to jest objętość objętość paliwa, do powierzchni, do jednostki powierzchni, czyli potrzebujemy czegoś takiego. Potrzebujemy stosunku jednostki objętości do jednostki powierzchni. No to zobaczmy. Może zacznijmy od końca. Tutaj mamy litr na kilometr. No to litr to jest rzeczywiście objętość, to jest jednostka objętości, ale kilometr nie jest jednostką powierzchni, czyli to nie jest dobra odpowiedź. Tutaj mamy centymetr na kilometr. No to ani centymetr nie jest jednostką objętości, ani kilometr nie jest jednostką powierzchni, czyli to jest zła odpowiedź. Tutaj mamy centymetr na kilometr kwadratowy. Kilometr kwadratowy to jest jednostka. Powierzchni, ale centymetr nie jest jednostką objętości, czyli to też na pewno jest zła odpowiedź. No to już zostaje nam tylko jedna, ale sprawdźmy, że to się zgadza. No tutaj mamy litr, to rzeczywiście jest jednostka objętości, to jest objętość, a kilometr kwadratowy to jest jednostka powierzchni, czyli to jest dobra odpowiedź. Mamy objętość przez powierzchnię, czyli to jest na pewno Dobra odpowiedź. No i tutaj moglibyśmy mieć jakąś inną jednostkę objętości. Też, też by było dobrze. Na przykład, nie wiem, metr sześcienny, czy mililitr, czy cokolwiek. Na powierzchnię mogliśmy mierzyć nie w kilometrach kwadratowych, a w metrach kwadratowych, czy w hektarach. To wszystko są jednostki powierzchni. Ale te wszystkie inne nie spełniały tych, tych warunków, które ty mieliśmy w zadaniu. Dobra, zróbmy jeszcze jedno. Zbyszek mieszka w Bieszczadach, gdzie zdarzają się naprawdę intensywne opady śniegu. Śnieg pada, a Zbyszek zastanawia się, w jakich jednostkach powinien wyrazić tempo, w jakim rosną zaspy śnieżne wokół jego domu. Czyli tempo, w jakim rosną zaspy śnieżne wokół jego domu. W jakich jednostkach Krzysztof powinien wyrazić wyniki swoich obliczeń? No i jak zwykle zachęcam cię, wciśnij pauzę, spróbuj się samodzielnie zastanowić. No to jakbyśmy mierzyli przyrost zaspy śnieżnej, ja bym patrzył, o ile jaka jest wysokość tej zaspy. Czyli Czyli do mierzenia wysokości, to potrzebujemy jednostkę długości, czyli to jest wysokość, czy też długość, Wszystko to jest ta sama jednostka. No, w jakim tempie, no to przez jednostkę czasu, wysokość przez czas, czyli o ile przyrasta wysokość zaspy w jakiejś jednostce czasu. Te, czegoś takiego potrzebujemy. No to popatrzmy, że znowu od końca pojedziemy. Tutaj mam godziny na metr. To nie jest dobrze, bo ja potrzebuję wysokość przez czas, a nie czas. Przez wysokość, czyli to nie jest dobra odpowiedź. Litry na minutę, no to tutaj mam jednostkę objętości przez jednostkę czasu. No to to też nie jest dobrze, bo ja nie wiem, nie mierzę tego, jaka objętość przyrasta, tylko jaka wysokość przyrasta, czyli to nie jest dobra odpowiedź. Minuty na litr, no to też nie jest dobrze, bo tu mamy czas przez objętość, to też nie jest dobra jednostka. No i wreszcie dochodzimy do metrów na godzinę. No metry na godzinę, to rzeczywiście jest, to jest metr przez godzinę, czyli to jest, to jest jednostka wysokości, czy też długości, podzielone przez jednostkę czasu, czyli to jest ta właściwa odpowiedź. Jak patrzymy, jak zaspy nam rosną, no to możemy powiedzieć że na przykład, no przyrasta nie wiem pół metra w ciągu godziny, no to bardzo szybki opad śniegu, nie wiem czy tak się zdarza, no ale moglibyśmy powiedzieć, że przyrasta na przykład jedna dziesiąta czy dwie dziesiąte metra w ciągu godziny. Czyli po 5 godzinach zaspa urośnie 1 metr, gdyby przyrastała 0,2 metra na godzinę. No i to już jest rozsądna wysokość. Takie opady śniegu się chyba zdarzają, a zwłaszcza w Bieszczadach.